dzisiaj właśnie taki szum, że Kuba dodał zdjęcie, napisał, że właśnie masz urodziny w tym tygodniu, nie sprecyzował, słuchajcie, ale właśnie szum się zrobił z tego dzisiaj ogromny i żeby właśnie na was kibicować, bo ty chcesz... Tak? Same niespodzianki, wiesz, nie wiedzieliśmy czego oczekiwać na parkiecie. Spływało do mnie mnóstwo życzeń, nie wiedziałam o co chodzi. Tak 4 dni po ślizgu, miło, ale w dużej masie, więc już wiem. Właśnie, słuchaj, liczy się pamięć, prawda? Już ten dzień, te 4 dni, to... Myślę, że przepływ był pomiędzy kątem Kuby a moim, także bardzo dziękuję. Była to miła niespodzianka. Na pewno mnie to dodało nam otuchy, mi dodało otuchy przed tańcem. A słuchaj, jak spędziłaś urodziny? Coś specjalnego może robiliście? Specjalnie w ten dzień wstałam rano i poszłam na trening. Tak, tutaj muszę pochwalić Renatę, nie odwołała treningu. Ten dzień też był, wiesz, profesjonalny, czyli przyszła na salę z samego rana. Trenowała bardzo, bardzo dzielnie, a popołudnie, wieczór już miała dla siebie i dla bliskich. Poszłam do kina po raz pierwszy od bardzo dawna i na kolację na mieście. Także święto narodowe. Święto narodowe. Tak właśnie tutaj partner mówi, że nie odpuszczasz treningów. To taka waleczna kobieta, porządna, waleczna. Myślę, że podchodzi do tego, wiesz co, profesjonalnie i mamy tylko tydzień, więc staramy się ten czas wykorzystać. Spytaj się, co by mi zrobił, gdybym nie była na tym treningu. Nie, nie przesadzę. Też nie jestem takim tutaj tyranem, ale no... Ten jeden dzień to jest dużo, więc fajnie, tak, że się zjawiłaś i mogliśmy już coś tam podziałać na sali. To był poniedziałek, wiesz, tuż po jakby zagrożeniu silnym, więc nie było żartów i na pewno poza tym, że hucznie chciałam świętować urodziny, to nie chciałam hucznie wylecieć z tego programu, więc nie było wyboru. Ale fajnie było, bardzo przywitały mnie kwiaty, wszyscy zdawali się być uprzedzonymi, nie wiem kto im podpowiedział, ale zlecieli się z życzeniami, wszyscy życzyli pewności siebie, także starałam się dzisiaj spełnić ich oczekiwania.